Jak mawiał klasyk, niech wam się przyjrzę trochę. Ślicznie wyglądacie. Staram się nie nadużywać tego przedmiotu, dlatego jak już go mam w rękach, to znaczy, że coś jest ważnego. Chciałem się podzielić z wami czymś, czego doświadczyłem ostatnio, co było tak potężne, tak mocne, że od razu zacząłem się zastanawiać, Boże, czy to mówisz do mnie, czy co ja mam z tym dalej zrobić? Bóg powiedział, co doświadczyłeś, co widziałeś, idź i dziel się tym. Kochani, mam tak czasami w zwyczaju, że popołudniami na chwilkę taka drzemka regeneracyjna. I to była niedziela, ta miniona. I położyłem się na tą drzemkę na chwilę. No i coś mi się przyśniło, co nie jest nadzwyczajne, bo miewam czasami sny. Nadzwyczajne też nie było to, że to było bardzo realne, dlatego że też czasami miewam takie bardzo realne sny, rzadko. Bardzo rzadko, ale zdarza się. Ale to, co mi się przyśniło wtedy, podczas tej niby krótkiej drzemki, przerosło wszystko, czego doświadczyłem do tej pory w życiu. W zasadzie to nawet nie bardzo wiem, jakimi słowami mam to opisać. Ale spróbuję. Nie wiem, kochani, czy to było trochę powodowane tym, co się ostatnio wydarzyło w Szczyrku. Być może, nie mam pojęcia. Śniło mi się, że jestem w domu i nagle wszystko zaczyna się trząść. I wiecie, ja tak ze strachu, co się dzieje, podbiegam do drzwi balkonowych, chcąc, nie wiem, uciec. I nagle wszystko zaczyna się walić. Cały budynek, cały dom, wszystko zaczyna się walić. I tak jak powiedziałem, do tej pory to było takie po prostu realne, bardzo realistyczne, tak? Teoretycznie mogłoby się tak zdarzyć, nic nadzwyczajnego. Ale to następne już nie da się po prostu sklasyfikować. Kiedy to wszystko zaczęło się na mnie walić, nagle nastała niesamowita cisza, mimo tego, że to wszystko się waliło. I w pewnym momencie nagle nastała zupełna ciemność. Ale wiecie, to nie jest taka ciemność, jak wyjdziemy sobie, nie wiem, w ciemną noc, pochmurną. To była ciemność, której się po prostu nie da opisać słowami. To była najczarniejsza czerń, jakiej nigdy w życiu jeszcze nie widziałem. I do tego taka cisza, że mógłbym słyszeć pracę każdej mojej komórki w ciele. I wiecie, to było tak przerażające, że ja chciałem jak najszybciej się stamtąd wydostać. I ani chwili nie chciałem tam być. To było tak, to jest w ogóle nie do opisania słowami. Już pomijam, że to było tak realne, jak to, że teraz stoję i mówię do was. Nigdy w życiu czegoś takiego nie doświadczyłem. Chciałem się wyrwać stamtąd jak najszybciej. Ta czerń, ta ciemność, ta cisza była po prostu przerażająca. I wiecie co? I wtedy otworzyłem oczy i ta czerń dalej była. I ta ciemność dalej była. I ta cisza dalej była. I wiecie co, ja nie wiem, czy to było w ciele, czy poza ciałem, tak jak pisze apostoł Paweł, który też miał doświadczenia. Ja myślałem, że już umarłem, że mnie już nie ma. I najbardziej przerażające było to, że kiedy otworzyłem te oczy i ta czerń i ta cisza dalej była, że ja miałem wrażenie, że jestem oddzielony od Boga. I nie tylko, że nie chciałem tam być ani chwili, ani sekundy w tym miejscu, to jeszcze miałem wrażenie, że ja już nie żyję i że ja tam właśnie jestem. I tak strasznie chciałem się stamtąd wydostać, że za chwilę faktycznie otworzyłem fizyczne oczy
Chociaż te pierwsze, otworzenie tych oczu było tak samo realne i tak samo fizyczne jak to drugie. I ta świadomość była tak realna jak żadna inna dotąd. Jak otworzyłem te oczy, już tak normalnie obudziłem się. Nie wiem, czy się obudziłem, bo mam wrażenie, że wtedy już nie spałem, ale wcześniej. Ale jak już jakby znalazłem się znowu w swoim pokoju, to zacząłem dziękować. Mówię, Jezu, jak ja Ci dziękuję, że jeszcze jestem na tej ziemi. Że to nie jest to miejsce, w którym byłem przed chwilą. Kochani, jeżeli jeszcze ktokolwiek z Was, tutaj obecnych, nie pojednał się z Jezusem, to ja wiem, że Biblia mówi, opisuje to miejsce, które jest przeznaczone dla tych, którzy odrzucili ofiarę Jezusa Chrystusa, którzy pogardzili tym. Jest opisane czymś o wiele gorszym niż tym, co ja doświadczyłem przez te ułamki sekund. Tam jest mowa o jeziorze ognistym, o wiecznych mękach, cierpieniach. To ta cisza i ta czerń wydaje się jakby wręcz niczym w porównaniu z tym, co pisze Biblia. A mimo wszystko, nazwijmy to umownie, ten przedsionek tego był już nie do zniesienia, nie do wytrzymania. To co dopiero miałoby być dalej, gdyby tak pójść faktycznie w to miejsce. Kochani, nie czekajcie, jeżeli ktokolwiek słyszy tego to przesłanie tutaj na miejscu czy przez internet, nie czekajcie, bo nie wiecie, co się wydarzy za chwilę. Ci ludzie w tym szczyrku, myślicie, że oni myśleli, że się za chwilę dom na nich zwali? Oni byli przekonani, że jak się obudzili rano, tak pójdą spać wieczorem. Ale już nie poszli. Dosłownie ułamki sekund i już ich nie było na ziemi. Czy byli przygotowani na wieczność? Nie mam pojęcia, Bóg wie. Ale dzisiaj każdy może zdecydować o tym, że chce być przygotowany na tą wieczność. Bo ona jest pewna jak to, że oddychasz, jak to, że masz na imię tak czy tak, czy jak to, że tu jesteś, jak to, że cię można uszczypnąć. Tak, wieczność jest pewna, tylko pytanie, gdzie ją spędzisz? Przyjeżdża do nas kurier, który mieszka w Szczyrku, niedaleko tego domu, który się zwalił. I to, co opowiadał, co się tam działo, jest po prostu przerażające. Ale wiecie, jeżeli ci ludzie byli pojednani z Bogiem, to jest tylko przejście. To był tylko ułamek sekund cierpienia i już są z Ojcem. Ale co, jeśli nie byli pojednani z Bogiem? To teraz będzie wieczne cierpienie, czego Bóg nie chce dla nikogo z nas. Bo nie po to posłał swojego Syna. Dzisiaj próbuje się to umniejszyć jakimś tam obrazkiem, dzieciątko tam i tak dalej. Potężny, wszechmogący Bóg stał się człowiekiem, ucieleśnił się tylko po to, zniżył się całkowicie do naszego poziomu. Tylko po to, żebyśmy my mogli być zbawieni i odzyskać to, co kiedyś żeśmy utracili. Pomyślmy nad tym chwilę. Biblia mówi wyraźnie, kochani, że zapłatą za grzech jest śmierć. Wystarczy, że raz skłamałeś tylko w życiu, raz przekląłeś tylko w życiu, już jesteś winien śmierci, już jest na tobie wyrok, bo Bóg jest święty i nic, co jest nieświęte, nie może się tam dostać. Nie może obcować ze świętym Bogiem, bo by natychmiast umarło. Więc gdyby nie krew Jezusa Chrystusa, gdyby nie Jego ofiara na krzyżu Golgoty, nie byłoby szans dla nikogo z nas, bo wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i nie ma ani jednego sprawiedliwego, mówi Biblia. Więc jeśli myślisz sobie dzisiaj, że żyjesz dobrym życiem, bo nikogo nie zabiłeś, to chcę cię uświadomić, że jesteś tak samo na drodze śmierci, jak i ten, kto kogoś zabił, bo wystarczyło, że tylko raz skłamałeś. I w sprawiedliwości Bożej nie odróżnia cię to od najgorszego mordercy. Kochani, czuję się po tym doświadczeniu bardzo zmotywowany do tego, żeby mówić ludziom o Jezusie, żeby głosić im Ewangelię, bo nie chciałbym, żeby doświadczyli na wieczność tego, co ja doświadczyłem w ułamkach sekund.
te ułamki sekund już mi dały tak dużo do myślenia, że jakbym sobie miał pomyśleć o wieczności w tym kontekście, to jest nie do zaakceptowania w ogóle, nie do przyjęcia. Tak straszne i tak niedobre było to miejsce, ten czas, ta chwila. Dlatego zróbmy wszystko, co jesteśmy w stanie, co jest w naszej mocy, żeby głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa, ratunek i zbawienie wszystkim tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, nie usłyszeli. Bo Słowo mówi, że jak mają usłyszeć, kiedy nie ma tego, kto zwiastuje. Więc niech nasze usta nigdy, przenigdy nie milczą, ale zawsze mówmy i trudno, nieważne jakie są konsekwencje, może cię ktoś przestanie lubić z tego powodu. Wiecie co, nie dbam o to, czy ktoś mnie będzie lubił, czy mnie nie będzie lubił. Nie dbam o to, czy ktoś mnie będzie w internecie hejtował, czy nie. Niech se hejtują. Sami na siebie wyrok ściągają w ten sposób. I my też nigdy nie bądźmy w takim miejscu. Jeżeli ktoś wychodzi na ulicę i głosi Ewangelię, modli się o uzdrowienia, niech to robi. Nie hejtujmy go, czy to robi, bo się chce wypromować. Nawet gdybyś się chciał wypromować, wiecie co w Jakuba jest napisane? Byleby Chrystus był zwiastowany. Czy to obłudnie, czy nieobłudnie. Tak bardzo Bogu zależy na tym, żeby każdy był zbawiony, żeby każdy mógł żyć w Jego chwale, że dopuszcza nawet obłudne zwiastowanie Ewangelii. On będzie z tego rozliczony, nie martwmy się, ale niech zwiastuje. Niech zwiastuje, bo dzięki temu może się nawrócą dziesiątki ludzi. Jeśli jeszcze szczerze nie pokutowałeś, nie padłeś na kolana przed wszechmogącym Bogiem, który jest święty i potężny i który tak bardzo cię umiłował, że chce cię za wszelką cenę wyrwać z tej czerni, z tej ciemności, z tej ciszy i postawić cię w miejscu, gdzie jest światłość, gdzie jest radość, pełnia, błogosławieństwo, uwielbienie, wszystkie najpiękniejsze rzeczy, jakie można sobie tylko wyobrazić. To zrób to jak najszybciej. Bo nigdy nie wiesz, czy cię na ciebie do mnie zawali. Ile osób wyszło z domu i już do niego nie wróciło. A każdy był przekonany, miał plany, że wieczorem pójdzie, nie wiem, do teatru. A Biblia mówi wyraźnie, głupcze, jeszcze dziś zażądają twojej duszy. Do człowieka, który chciał sobie spichlerze nowe wybudować, bo stare już miał przepełnione. Kochani, szczerze podzieliłem się z wami tym, czego doświadczyłem i tym, co mam w sercu. Niech Bóg was obficie błogosławi. Nie zatrzymujcie tego, co już macie, ale dawajcie to dalej. Dziękuję.